Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozanek. Bywaj. No hello, tutaj Purpose, witam w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Wiedźmie 3 Dziki Gon. Kończymy na szybko questa ze spisem cudzołożnic. Witam i zapraszam. Ale ja to jakiejś pani przyszedłem. Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Nie. Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Nie. Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Nie. Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Nie. Nie. Teraz lepiej? Czyli ty jesteś... Elihal. Czy ty i Jaskier, znaczy jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. Daruj mi ciąg dalszy. Daruj, proszę. Nie, chyba nie chcę wiedzieć, co było dalej. Nie przesadzaj, nie był aż tak pijany, żeby się nie zorientować. Zresztą mężczyźni mnie nie interesują i od razu mu to powiedziałem. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. Jaskier bywał w twojej szwalni? Kilka razy namawiałem go na porządny dublet. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś czas temu. Przyszedł z jakimś kubrakiem z Oltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. O czym rozmawialiście z Jaskrem? O czym rozmawialiście z Jaskrem? Pytał cię o coś szczególnego? Niech pomyślę. To była taka zwykła pogawędka. Chociaż rzeczywiście wypytywał ciągle o Kalksztajna. Gdyby nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku, pomyślałbym, że coś go łączy z tym alchemikiem, bo zachowywał się jak stęskniony kochanek. Koniecznie chciał się z nim spotkać. Kalksztajn jest w Nowigradzie? Też chętnie bym się z nim zobaczył. Niestety spóźniłeś się. Niedawno dopadli go łowcy czarownic. Spłonął na głównym placu. Ale nim zginął, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. Dzięki za pomoc. Miło było poznać. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz, gdzie mnie szukać. No dobra, no to pokaż, jak masz te kamizele. Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Pokaż mi swoje towary. Chętnie obejrzę twój towar. Oczywiście, bo ciekaw proszę, jestem, co... Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra. Maska ptaka, elegancka maska balowa. Fajne. Maska wilka, kupię sobie. Przedmiotu nie da się sprzedać. No dobra. Szkoda, że nie mają żadnych właściwości te rzeczy, bo niektóre wyglądają nawet spoko. Bywaj. A ta maska wilka chyba będzie do czegoś potrzebna, skoro teraz jej nie mogę sprzedać. Jeszcze wylądowała w tych... w balowych rzeczach. No, to dobry numer. Ten kaganek mogę w sumie odłożyć faktycznie. Po co on ma mi w kieszeni leżeć? Na dzieciaki nie patrzaj, bo się ciebie boją. Bo to. Jaka bojowa. Dostań się do willi. No dobra. Jak mam się tam dostać, no to muszę się tam dostać. No po co mam to zaznaczone, skoro mnie GPS poprowadzi? Przed chwilą tam w sumie byłem.
Ale spoko, jakoś tam sobie poradzę. Pogadam może z tymi strażnikami. Spróbuję ich przekupić, albo może im pogrozić. Uchodźca. Zostawcie go w spokoju, co? Z kim mogę tu porozmawiać? Żebyście dali mu spokój. Coś mnie gardło zaczyna boleć już. Żeby to nie żadne chrupsko. Ten koń jest niebieski. Ech, co za czasy. No, jest prawie... prawie niebieski, tak czarny. No a jak było z tym uzdrowicielem? Wiecznie. Mamy gdzieś tutaj jakiegoś kowala po drodze, bo mówię, chciałbym parę przedmiotów sprzedać. I się pozbyć syfu. Ale ja w ogóle kasiorę mam 2150. No to już są całkiem niezłe pieniądze, chyba tak mi się wydaje. A który poziom? Już pół do 12. Poratujcie, chory jestem na bidę. Chory jestem na bidę, no dobra, no jak jesteś chory na bidę, no to to już lipa, no. Nic się na to nie poradzi. Dobra. No co jest, żadnego tutaj nie ma płatnerza, kowala, nic. Ty koleś. Pójdźmy. Jestem nowym kucharzem. Jestem nowym kucharzem. A to co ci wystaje zza pleców to noże kuchenne? No tak. Zabieraj się stąd, przybłędo. Czego? Splunął na mnie. O ty gnoju, jak tylko przyjdzie okazja, to cię zatłukę. Jakby się dostać do tego. Widziałaś kobiety, które zeszły ze statku? Wyglądały jak przybierające. Oni kurna co tu rysują? Ale numer. Może to my dla nich wygląda. Zobaczcie, starożytny na ten znaczek, że trzeba wyrzucać do kosza. Jak się noszą damy w Nilfgaardzie. Teraz? Dobra, tędy nie przeskoczę. Nie nadążanie za modą to najgorsze, co przynosi wojna. Na granicy tego obozu kończy się cywilizacja. Masakra, jakie rysunki w ogóle. I co, jak mam się tam dostać, co? Holy shit. A to co? O, stronica wyśmienita gwiazda tańcząca. A co to jest? Ta gwiazda tańcząca? O, ho, ho. Fajny. Kurde, może by czas był wymienić. Plus 5%. Premia przy trafieniu krytycznym 50, a tu 82% plus 29 przebicia pancerza. No kurde, już chyba czas byłby wymienić. Spróbujemy. Na razie go nie będę sprzedawał. Ten sobie odłożę. I zobaczymy... Aha, jeszcze miałem zobaczyć to, tak. Co to ta gwiazda jakaś dziwna była? To chyba jakiś składnik w takim razie. No bo... Chyba, że to do alchemii. Olej przeciwko insektom. O! Olej zawsze spoko. Trzeba wykonywać. Przeklęty olej. O, a co ten przeklęty olej daje? Nałożony na ostrze miecza daje dodatkowy efekt ataku przeciwko przeklętym. No pewnie. Oleje zawsze spoko. Ja w ogóle przestałem korzystać z tych olejów. A czas zacząć to robić. Znaczy to w zasadzie chyba przed jakimiś większymi grupkami potworów nie ma sensu na razie się tutaj wychylać. Że jak ja to przeżyłem? Wow, to było mocne.
Widzę jakąś roślinkę. Szakłak. Coś mi mówi ten szakłak. Dobra, chciałbym się dostać teraz jak najszybciej do jakiegoś najbliższego miejsca. O, a to co? To nie jest roślina? A nie, to jednak roślina. Rogatek. Trzeba byłoby się jak najszybciej dostać gdzieś, gdzie będzie można z powrotem wejść do miasta. Trochę mi się, no że tak powiem, nie pykło. Mogę tu medytować? Nie, no jak tu będę mógł... No właśnie. To dopiero byłby bug. O, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. W takich miejscach właśnie dosyć często coś jest. Więc nawet warto je zwiedzać. Wyjdziesz tu? Dasz radę, chłopaku? O, ta skrzynia... No nie, no nie, 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 nie. Naprawdę? No co ty robisz? Unikatowe buty. Co one dają? Odzbrojenie, dobra, dobra, porównaj. Mod znaku Igni plus 14. Odporność na... Tylko 8 obrony tak naprawdę. A te buty są po prostu lepsze. Te, które mam na sobie. Zdecydowanie lepsze. Te są fajne, ale te, które mam na sobie są lepsze, bo... No obrona to nie wszystko. Zobaczymy, może bym spróbował otworzyć sobie, znaczy odzyskać sobie przedmioty z tych butów. Wow, gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie ja zaszedłem? Co tu się dzieje? Holy shit. No to trafiła nam się niespodziewana przygoda. Tam na dole utopce. To ja sobie nałożę może olej przeciwko trupojadom. Skoro już dawno o tym mówiłem. Właściwie ten miecz srebrny by się też przydał, już jakiś unikatowy znaleźć, bo na razie to taki mamy... No, taki bez szału, o! O, dwa razy pomniejszy z igni. Glif, a to fajnie, bo one są drogie. O, pomniejszy kamień runiczny, pomniejszy kamień runiczny. Plus zero siła ataku, ja tego nie... No... Nie rozumiem tego kompletnie. Bo go sobie zostawię na później i zobaczę, co się będzie z nim działo. Ale nawet nie wiem, gdzie jestem, szczerze powiedziawszy, w jakiej części miasta i w ogóle o co tu chodzi. Trafiłem tu zupełnym przypadkiem. Tylko nie spadnij tam, proszę, ja ciebie, Geralt. Mhm, to się nagadałem. Siema. Dobra, się ma albo się nie ma. Przepołowiłem gości. Mózg utopca, a tamten ostatni mi wyrzucił unikaty. To jest niesprawiedliwe. Dobra, trzeba stąd iść. Oj, 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 tu będę cierpiał. Na szczęście mam igni. No co jest? Trzeba rozgonić się Ardem z tego co widzę, bo... Jak tam wejdę, to wybuchnę. Czyli to nie działa. No dobra, to muszę wybuchnąć. Chyba, że nie działa na nie nic już kompletnie.
A tam jeszcze utopce się pojawiły, no nie no bosko. Przy zatruciu jeszcze pojawiają się. Co tu się dzieje? Nie, 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 muszę stąd wyjść, muszę stąd wyjść, muszę stąd wyjść, muszę stąd wyjść. Jakaś masakra. Dobra, opuszczam ten lokal, bo to zdecydowanie nie na moje aktualne nerwy. Trafiłem po prostu w kiepskie miejsce. Przyjdę tu kiedy indziej. Tylko jak ja mam się teraz wydostać do miasta z powrotem? Bo tu zamiast robić questy, to ja robię jakieś dziwne rzeczy. Dobra, chyba widzę wejście do miasta. O, jest, jest, jest. Szczerzej mówmy sobie, brat. Poprowadził mnie GPS-ik. Au! Jak ja mam się dostać do tego? Do tego cholernego domu, do tej cholernej willi. Aha, i schowaj mieczyk, co? Cię zaraz tu ktoś zgarnie. Słyszałem kilka ballad o tobie i tej twojej drodzicy. Ginefer? Dobrze usłyszałem? Naprawdę? What the fuck? Co się... co to... Chyba co to się było? Podtruła jak Greta przyniosła wieści z targu, że w jednym domu coś ludzi morduje. Potrzebuję... Medytacja na szybko. Godzinka. Jak ja mam się dostać? Patrona naszego miasta. Jak ja mam się dostać tam do tego domu nieszczęsnego? Pamiętajcie ludzie, pięknie. Tędy to się znowu boję wejść drugi raz. Chociaż tam nie wygląda właśnie jakby tam trzeba było pójść. Nie bądź bezczelny. Mhm. To tędy trzeba pójść. Chociaż... Na Assassin's Creed'a to ty mi nie wyglądasz, Geralt. Interesujące. A co to za liścik? W pierwszej chwili, gdy ujrzałem cię na przyjęciu Wegel od budów, moje serce bije tylko dla ciebie. Nie mogę jeść ani spać, mój mistrz, o mało, co nie wyrzucił mnie z terminu, bla bla bla, twój szczerze oddany Gilbert Bill. Czyżby to było do tej Molly? I ktoś go zamordował? No właśnie. Woda książęca? Brzmi poważnie. No, no, bo... Po całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, kwiatuszku. Dla ciebie panno Var Atre. I lepiej stąd zniknij, kwiatuszku, zanim doniosę na ciebie ojcu. Kobieta w opałach, kobietą w opałach, ale... Tu trzeba pozbierać śmieci. Potrzebujesz klucza. Super. Kim jesteś? Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż. Wybacz pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Geralt z Rivii? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to Fryderyk François de Bergerac, nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani jeszcze przed chwilą mówił, że jest kucharzem. To oszust. Widzisz, Fryderyku?
Mówiłam ci, żebyś nie żartował ze strażnikami. W ogóle nie mają poczucia humoru. Zaprowadź pana de Bergerac do sal treningowych. Migiem! Tak jest, panienko. No i co teraz, cwaniaczku? No chodź. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też. Panienka Roza to kapryśna bestia, a jak dobędzie ostrza, nie zna litości. Spoczko. No proszę, kolejny dziwak. Drewniany weź. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambasador wkurwić raczy. Raczy. Najpierw spoko, ja tu jeszcze nie skończyłem przeglądać rzeczy. Zaraz się zajmę. Zamknięte. No dobra, wezmę drewniany. Kiedy ostatni raz moisz włosy? Niedawno. Jak byłem u fryzjera. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Przecież doskonale wiesz, kim jestem. To po kiego grzyba się ta szopka? No dobra, teraz mamy je wpierniczyć? Czy raczej nie? Nie no, wpierniczę jej, no najwyżej zabiję wszystkich strażników i będzie happy end. To twój zły dzień. No dobra, szybkimi czasami. Ciężkimi w sumie też można, czemu nie? Na co ci te dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz! Ta? No to zobaczymy. Ciężki cios. Dobra walka. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? I jakim cudem się tu dostałeś? Przecież już mówiłem, że jestem Geralt. No hello. Przecież ty... No właśnie. Czy ja mam o mamy? Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? A tak, w ogrodzie. To mówiłeś, że po co przyszedłeś? Przyszedłem zapytać o twojego nauczyciela retoryki. Jasne. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Aha, czyli ty masz siostrę bliźniaczkę. Szybki jesteś! Ciężkimi czasami i dojeżdżamy, panienkę. Widzę, że... To co, mam cię dojechać do końca? No nie, no bez jej. No nie, no nie mogę cię zabić, no coś ty. Hej. No dobra, w sumie to czemu nie, no. A niech to. Aha, dobra, udało się. Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? W sumie bardzo chętnie. Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre. Największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? Oczywiście, że ze mną. A co, Roza postanowiła sobie z ciebie zażartować? Ano. Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa.
Zawsze wszyscy nas mylili. Jaskier też was pomylił. Rozumiem, że Jaskier też was mylił. No, zdarzało mu się, ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, drogie panie. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Czyli talent chwalił Jaskier? O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny kowirski akcent. To by się nawet zgadzało, raz czy dwa nazwał ją chyba cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę cyrankę. Jaskier zachowywał się dziwnie? Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra, to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodu był ponoć hojnym mecenasem sztuki. Muszę wracać do swoich spraw. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Gdzie i kiedy mam się stawić? Potrafisz być bardzo przekonująca, pani. Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze. Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, mistrzu. Nie, spokojnie, będę wierny Triss. Od tej pory. Czemu tak się wypatrzył na tą zbrojkę? Może mogę sobie coś z niej zabrać? Fajnie by było. Lekcja szermierki, nowe zadanie. Nie, teraz lecimy za czarnymi perłami. Keswex! Czarne perły. A tu mogę się teraz dostać? Je, mogę. Kasa. No, wow, co to było? Co tu się wydarzyło? Troszeczkę tutaj podpierniczymy. I tu też troszeczkę podpierniczymy. Chociaż to wszystko jakieś takie, jak na takie bogate domy, to trochę to postawę, nie wiem czy wiecie. Dałoby się, nie wiem, jakieś złoto, zbroje, coś tego. Nie, dobra. To jest duży dom, a tutaj za dużo szukania. Idę oddać questa Zoltanowi i lecimy na czarne perły. Pod moim łóżkiem zaląkł się potwór. Pomożesz mi? Nie.
Właściwie to... Kurde, jeszcze dużo expa potrzeba. A mnie tak spieszne do tego 16 levela. Bo ten mieczyk tutaj... srebrny jest po prostu... ja pierdziut. Tym mieczem to ja będę lekko... siekał, odstawiał. Co oni się tutaj tak drą? To któryś raz już. W tym samym miejscu. Nie byłbym w stanie chyba zapamiętać Nowigradu, w sensie rozkładu uliczek i tym podobne, bo wszystko tu jest identyczne. Zresztą pamiętam, że w zimie miałem dokładnie ten sam problem. Do końca gry łaziłem, że tak powiem, z mapą, bo... Jakże to? Nawet wody nie wypiłaś? No, toś, toś. No powtórz. Dobry Kraters. What the fuck? What the fuck? What the fuck, Zoltan? W ogóle to się wszystko tutaj poodnawiało. No i dobra. No, jesteś nareszcie. Poznałeś już moją pusię? Lada dzień zacznie gadać. Zoltan, nie chcę psuć ci zabawy, ale wiesz, że papugi z sowy nie zrobisz. Zrobię. Zobaczysz, zanim się obejrzysz, będzie z nami grała w Gwinta. No, ale przecież mieliśmy gadać o jastrze. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? Najpierw ty. Najpierw powiedz, czy ty coś masz. Kilka siniaków i zniszczony kubrak. Poza tym nic szczególnego. Nie zatrzymał się u żadnej. Widziały go dawno temu. Jednego przeklinają, inne za nim tęsknią. Poznałem tylko kilka jaskrowych trików na baby. To ja mam chyba coś ciekawszego. To ja chyba mam coś ciekawszego. No, to na co czekasz? Zamieniam się w słuch. Dziewczyny nie widziały Jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. No tak. Priscilla. A kimże jest ta Priscilla? To trubadurka ostatnio bardzo popularna. Wyobraź sobie, że Jaskier zmienił płeć i będziesz miał pełny obraz. Brzmi strasznie. Jak Jaskier zniósł spotkanie ze swoim własnym odbiciem? Myślę, że się zakochał. Poważna sprawa. Cóż mogę rzec? Trafiła kosa na kamień. A nawet na głaz polodowcowy. Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w zimorodku. Coś mi to mówi. To co? Czeka nas wieczorek z poezją. Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz. To jest ta piękna melodia Priscilli, która, o której mi wspominaliście, że jest po prostu cudowna. Ale w tego zimrodka pójdziemy nie dość, że w następnym odcinku, to jeszcze po drodze musimy zrobić czarną perłę. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć.